Cześć, witam Was serdecznie. Halloween pełną gębą. I kochani, jak zawsze co roku trwają dywagacje na temat Halloween. Czy jest to święto, w którym wzmacniamy ciemną stronę mocy? I czy warto obchodzić, czy jest to święto, które tak naprawdę szkodzi naszej religijności, naszemu potencjałowi boskiemu? A czy może jest to po prostu tylko zabawa, którą dzieciaki bardzo lubią, mają okazję do jakichś wspólnych przeżyć, do zabaw, potem do zbierania cukierków, lizaków. Potem są dumne, wysypują na stół te lizaki, cukierki, się chwalą, ile mają tego, ile nazbierały. I teraz Wam, kochani, powiem, jak to wygląda z punktu widzenia energii, po prostu duchowości. W duchowości istnieje coś takiego jak tworzenie egregorów. Egregor to jest nic innego jak myślokształt. Myślokształt, który wzmacniamy, myśląc właśnie o tym czymś, co jest powiązane z myślokształtem. Jak to wygląda? Wyobraźcie sobie, że ja twierdzę na przykład, że Halloween wspiera siły ciemności. I jestem tak o tym przekonana i ciągle o tym opowiadam. Piszę na forach, jestem oburzona, krzyczę na te dzieciaki, które przychodzą. A jak nie dacie mi cukierka, to i papier toaletowy potrafią wam wszędzie na bramę popowieszać. Ale to nic, ty wychodzisz i krzyczysz i wyzywasz od diabłów i od takich jeszcze innych dziwnych. I co robisz? Wzmacniasz egregora, czyli budujesz, rozbudowywujesz, dajesz siłę temu myślokształtowi, który mówi nic innego, jak tylko to, że wzmacniasz ciemną siłę. I właśnie z tego twojego myślokształtu, ciemne siły, które ty również stwarzasz w swoim umyśle, poprzez swoją siłę kreacji, tak, my ludzie mamy ogromną siłę kreacji. Uwierzmy w to w końcu. Ja na moim kursie, na którym uczę wchodzenia do krąg Akaszy, pokazuję siłę myślokształtu i uczę, na czym polega tworzenie myślokształtu. Mamy takie fajne różne zabawy. I właśnie pokazuje, jak to działa i że to działa. No więc jeżeli ty uważasz, że jest to ciemna siła, stwarzasz myślokształt i jest to taka wielka, energetyczna chmura, tak sobie to można wyobrazić, i właśnie z tej chmury różne ciemne siły sobie chłapią energię. Ale jeżeli ty uważasz, że jest to nic innego jak tylko zwykła zabawa i jest to radość, dzieciaków głównie, a starszych też, dlaczego nie, fajnie się śmiesznie przebrać i traktować to tylko i wyłącznie jako powód do radości, zabawy, to ty stwarzasz lub podłączasz się, ponieważ ten egregor już jest stworzony, ty podłączasz się do zupełnie innego myślokształtu, do myślokształtu radości, zabawy, czegoś śmiesznego. I zupełnie w innych energiach obchodzisz ten obyczaj, bo to nawet nie jest święto, to coś fajnego, obchodzisz, jest zabawnie, jest śmiesznie, jest wesoło. Także to, jak ty widzisz Halloween, właśnie daje energię temu, czego ty jesteś na przykład przeciwna, czyli tym ciemnym stronom, jeżeli ty uważasz, że to jest ciemne święto i tak na wszystkich krzyczysz. Więc słuchajcie, podejdźcie do tego z radością, zabawą, z takim sympatycznym uśmiechem, żeby nam wszystkim po prostu było dzisiaj wesoło. Bo smucić się będziemy jutro. A tak naprawdę, czy warto się jutro smucić? Może jest to czas na głębokie przemyślenia właśnie własnego życia i zastanowienia się, dokąd tak naprawdę zmierzamy.
Skoro mówimy o Halloween, to chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie na przekór tym wszystkim ciemnym siłom stworzyłam coś takiego jak fajną okazję na każdą okazję. U mnie na stronie internetowej www.karolina, pisane przez K oczywiście, karolinamoreno.com, znajdziecie zakładkę pod tytułem Promocje. I tam od czasu do czasu, żeby wszystkim było fajnie, wesoło i sympatycznie, będę informowała też Was i o różnych promocjach, które przyjdą mi do głowy, żeby coś taniej przekazać ludziom, a przy okazji się dobrze zabawić. Teraz promocja dotyczy czytania z kart. Wiem, że bardzo lubicie, gdy czytam karty live. Będziecie mieli okazję, żeby skontaktować się ze mną i mieć takie czytanie kart bezpośrednio ze mną, jeden do jeden. Będziecie mogli zadawać bardzo dużo własnych pytań, na które dostaniecie odpowiedzi. I teraz uwaga, ta promocja pod tytułem Halloween. Pa, od dzisiaj, właśnie od teraz, od tego momentu, hurra, przez cały tydzień do 24, przepraszam, do 7.11, czyli od czwartku do czwartku. I uwaga, jest minus 65% ceny w dół. Nie tylko 50, 65%. Tylko 39 euro i możecie mieć czytanie z kart ze mną przez 45 minut na live, na Zoomie. Spotkanie indywidualne. Szczegóły znajdziecie na mojej stronie. Pod filmem dam linka do szczegółowego opisu na mojej stronie internetowej. No tak z okazji Halloween. Coś śmiesznego. Od czasu do czasu będą się pojawiały fajne promocje, czyli super okazje na różne okazje. Sprawdzajcie, jak się będą pojawiały jakieś okazje. No, sprawdzajcie, bo może coś Was tam zainteresuje i będzie dużo, dużo taniej. Trzymajcie się, zapraszam. Wszystkiego dobrego. Cześć!